Ej, what the fuck? Co jest? Co jest? Co się dzieje z tą grą? Patrzcie, what? Co? Ja zaraz bana wyłapię. Pierdziele, wychodzę z tej sesji. Widzieliście, co się działo? Widzieliście, co się działo? The fuck? Dzięki za donate. Nie wiem, prawdopodobnie ktoś do mojej ekipy taki szczęśliwy dobił, to będzie haksował teraz grubo. Powinienem zamknąć ekipę, czy nie? Tak właśnie dostałem bana. No teraz może nawet za takie coś bana wyłapać. Co ja mam 7 milionów, prawie 8 milionów mam w GTA. Kupujemy fury za to. Patrz, poważnie? 7... Prawie 8 milionów dostałem. To jest równowartość za nic. Właśnie jakiś cheater mi zrzucił kasę. The fuck? Po 2 miliony. Co? Patrzcie, ile hajsu tu leży teraz. Kupujemy jakieś fury i to szybko. I zobaczymy. I co, jak mamy niestuningowane ubenego auto, to nam się wysuwa ten spoiler. I teraz pytanie, czy tuningujemy ubenego, czy tak normalnie? Jak myślicie? Jak lepiej? Ja myślę, ja zawsze chciałem mieć normalne Nero, nie takie stuningowane ubenego, bo to chyba nie ma specjalnej różnicy, no nie? W osiągach. A też ten tuning ubenego niewiele nam dodaje, tak? A ten jednak wysuwany spoiler z tyłu jest spoko. Czy daje coś jednak? Czy kupię kiedyś Rainer 2000? Raczej raczej nie planuję. Tu mam miejsce? Mam miejsce, wow. Normalnie tuningujemy, macie rację. Ale tu widzę, że zdania są podzielone. Widzieliście, co się stało? Mówiliście, że Vini też tak miał kiedyś z tą kasą. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, skąd mam tyle kasy? Ja nigdy tyle kasy nie miałem w GTA. Jak ktoś nie wie skąd, to może sobie cofnąć. Nagle jakiś koleś mi wpłacał po 2 miliony. Tuniguję szybko fury, tracę tą kasę i nara, bo masakra. Okej, okay. Będę miał najszybsze auto w grze w końcu. To było 200 tysięcy, a nie 2 miliony, ktoś mi tu pisze na tym. To skąd mam nagle 4 tam... Nie, to było chyba po 2 miliony, ale nie wiem, może... Może jedno zero gdzieś tam się schowało. Poza ekran wystawało. Nie, niektórzy piszą, że po 2 miliony, inni, że po 200 tysięcy, to ja już sam nie wiem, zgłupiałem. A zresztą, czy to ważne? Po prostu tyle kasy. Dostałem nagle, nie wiadomo skąd. Ja dostałem 90 milionów od cheatera i nie dostałem bana, także luz lucek. Aha, spoko. Ktoś... Ale akcja, widzieliście to? Ktoś tutaj jechał motocyklem i nagle mój samochód się pojawił i się rozwalił. Sorry ziomek, sorry no. Ojej. Ej, bo musi nam jeszcze starczyć kasy na tuning... tych lowriderów, także to nie... No szkurde, poważnie, policja we mnie wjechała i zaczęła mnie gonić. Wlot powietrza. Bez wlotu i z wlotem podoba mi się, także... Tutaj możemy sobie taką lotkę dać, ale standardowa też mi się podoba. Obżarłem się jak świniak. Ja nic nie jadłem, ja mam. Zjadłem dwie kanapki i gitara. Kurde, zazdroszczę ci. Ja tam trochę sobie pojadłem, Grzegorz. No to widzę, że coś tam żarliście. Spoko, no od tego są święta z jednej strony, ale z drugiej później takie wyrzuty sumienia. Przynajmniej ja mam. Lucek, hajsem sypnęli, babkę zjedli, barszczem popili i poszli spać. Polskie święta. Jeszcze masakro trzeba by było przetuningować. I później jakieś zloty porobimy. Tak, nie gniewajcie się na mnie, osoby, które teraz ze mną grają, nie gniewajcie się na mnie, że tuninguję te wszystkie fury, ale chcę sobie je przerobić i potem robimy jakieś zloty, ok? Żebym miał też jakieś fury nowe na zloty, zgoda? Pozdro od Castorexa. Castorex, dzięki za rajda, pozdrawiam wzajemnie. Dobra, teraz... Teraz... Okej. Tu mam auto, bierzemy Primo. Primo to nie donk? Powaga? Chyba masz rację, bez kitu. No to nie, to trzeba to sprzedać. I teraz czekamy na niego. I, ale jeszcze mieliśmy inny samochód.
do ogarnięcia. Dziękuję za donate. Dawaj kość Astonkowi. Mam pytanie, skąd pomysł na tak oryginalny nick? Wiesz co, taki chciałem stworzyć sobie nick, który będzie łatwo zapadał w pamięć. No a wcześniej już byłem takim ludzkiem, że ludzkiem wśród moich znajomych i pomyślałem, że to jakoś ze sobą połączę wszystko. Dobra, wchodzimy z pobliskimi znajomymi i ekipą. O kurde, wszystkich wciągnie do mojego biura teraz. Znaczy, jeśli ktoś zaakceptuje. No co? Mam dużo tych kosteczek. Myślę, że na następny raz dla pieska będzie już taka większa kość, naprawdę duża. I na 450 będę dzwonił do osób, do trzech osób nowych. Także zapraszam do zabawy. Telefony będą za 42, dwie śruby. Ktoś napisał śruby zamiast suby. Ale wiem, że ta klawiatura telefonowa tak po prostu zmienia czasami to, co chcemy napisać, nie? Uwaga! Yeah! Lambo Fan, jeśli jesteś na czacie, daj znać, czy miałeś jakieś problemy z instalacją Forza Horizon 3, bo ja teraz nie wiem, jak sobie z tym poradzić, szczerze mówiąc. Jeszcze będę tam molestował Microsoft, jeśli chodzi o wsparcie techniczne, ale wiem, że ty też miałeś coś tam problemy z Forzą. I jak wiesz może co zrobić, to daj znaka. Tu mamy oprawki tablic. Okej, okay, jeszcze 29 subów i dzwonimy do widzów. Tutaj jakaś antyterrorka biega. Jak się tutaj obniżało go. Okej, okay, on już... Chyba trzeba było się zatrzymać w miejscu i on wtedy by był maksymalnie obniżony, nie? Ja pierdziu, ale niski. Aha, to tak. Się już zapomniałem, jak się tym skakało. Za dużo tego wszystkiego jest. Weźmy sobie mieszane, niech każdy weźmie pojazd, który mu się najbardziej podoba, bo tak zawsze narzucam te samochody, a może ktoś bardzo na przykład lubi jakiś jeden konkretny model i tym właśnie modelem chciałby przyjechać na zlot, no nie? Okej, okay, teraz zrobimy Donka. Tutaj powinno się pokazać w tym tuningu, nie? Donk jest dużo droższy, ale powinno się już pokazać, który samochód... Znaczy, jak będzie wyglądał ten samochód po tuningu, tak mniej więcej. Ja pierdziele. Zobacz, no jaki tuning można zrobić z samochodu. No. Zobacz, masakra. Okej, okay, to był bagażnik, turbo. O, już powoli kasy zaczyna brakować, co? Patrzcie, jakie wielkie te walgi. Ja pierdziu, ja go tunigowałem już bardzo dawno. Już nie pamiętam, jak to masakrycznie wyglądało. Halo, witam, Lucek z tej strony. Wiedziałem, że to ty. No, cześć, kim mam przyjemność? No jest fajnie, jest dobrze. Ale z kim mam przyjemność? No, to jest dosyć popularna osoba na tym czacie, szczerze mówiąc. Cześć, Hejziu, co tam słychać u ciebie? Jak tam wieczór? No, skąd ty wiedziałeś? Ty oszuść jeden. No, stresujesz się czy nie? Bo taka jedna osoba była, do której dzisiaj dzwoniłem i rzeczywiście się stresowała bardzo. Tak, wiem. Ja bym się stresował na waszym miejscu, jakby ktoś tak, taki wiem. Znamy. Nie, się nie słyszy, nie stresuję się, bo nie ma czego. No pewnie, że nie ma czego, jasne, jak najbardziej. I co tam słychać, no. Jak tam święta spędzasz? A fajnie było. W porządku? Najadłeś się? Aha, najadłeś nie, się? Dużo jedzenia? Głównie tylko sałatki jadłem na świętach. O, ja też miałem właśnie mieć labradora. Już się chyba nauczyłem wymawiać tą nazwę. Mówiłeś Lablalola. Lablalola, no mówiłem. Lablalol mówiłem wcześniej. A no, też miałem właśnie mieć, miałem jechać do Gorzowa Wielkopolskiego po niego, ale trafił się właśnie ten. Trafił się właśnie Astonek, no i
postanowiłem jednak kupić Dobermana. No, a patrzcie, jaka fajna... A Stanek właśnie wygląda na takiego fajnego pieska. Sam mojemu tacie proponowałem, czy nie wziąć Dobermana. No, wiesz co, ja myślę, że Labrador jest bardziej taki delikatny niż Doberman. To znaczy, z Dobermanem no jest trochę problemu, jeśli chodzi o układanie go, z tego co mi mówił właściciel ojca i matki tego Astonka. Także to nie jest też taka łatwa sprawa. No, gdybym chciał mieć święty spokój, to chyba wziąłbym tego Labradora. I teraz tak patrząc na tego Astonka, zastanawiam się, czy kuźwa dobrze zrobiłem. Także Labrador też fajna marka, jak ja to mówię. No wcześniej jakieś może 3 lata temu też miałem Labradora, takiego dzikusa, trochę takiego małego. To był mały piesek, on miał może kilka miesięcy, może gdzieś tak pół roku miał, ale no, zamykaliśmy głównie bramy, bo ten piesek cały czas latał po podwórku. I tak jak mamy bramę, to tam jest taka Czekaj, bo mojego brata może słychać. Okej, kolejna osoba. Mam nadzieję, że mam jeszcze impulsy na tym, na Skype'ie. Już zeżarł tą kość? Kurde, skurwanie. No halo. Halo, Lucek z tej strony, co tam słychać? No witam, cześć. No nie wiem. No cześć, i co tam? Miło, że zadzwoniłem? No miło, miło. Rozumiem. Siadę, mam też takie medialne, ale się nie stresuję jakoś. Nie ma czym. Pewnie tam, na lajcie. Powiem ci, że przez stres z głowy ucieka bardzo dużo informacji. A tak jak na lajcie pójdziesz... Boże, ja nawet jak nie zdasz, co ci złego zrobią? Zabiją cię? Nie zabiją cię. No właśnie. Także na lajcie, a powiem ci, że i tak wszystkie te informacje, które tam od ciebie będą wymagali na tych testach, to na pewno masz w głowie i będziesz umiał wszystko tak jak trzeba. No naprawdę nie jest to wiedza... Nie jest to wiedza nie do zdobycia, tylko najgorszy jest ten stres, przez który pocą się ręce, wypadają długopisy z ręki i potem zastanawiasz się, czy na pewno to wiesz, czy nie wiesz, no i taka sytuacja jest, nie? No, dokładnie. A co tam u ciebie? Jak święta? A, wiesz co, trochę mam żal do siebie, że tak dużo zjadłem. No i teraz nie wiem, jak to spalić. No, na pewno będę chodził na treningi, ale wiesz... Tak trenowałem, już całkiem dobrze wyglądałem, a tu nagle teraz taki brzuchol wielki, nie? Daj spokój. Nie, no na pewno jak na rowerze będziesz jeździł, to zrzucisz wszystko. No tak, ostatnio właśnie zaniedbałem trochę rowerek, ale wiesz, tam chodzę na treningi, tylko... No. Tylko fajnie się chodzi na treningi, jak te efekty jednak gdzieś tam są, no nie? Okej. I... Ej, to jest też fajny stancik. Wow, widzieliście? A, świetnie. A nie, myślałem, że zginąłem, żyję dalej. To jest fajny stancik. Ja już tam z ludzkami robiłem jeszcze w starej tej ekipie V2. Tutaj tylko ten samolot trochę przeszkadza, ale... Nie aż tak bardzo. O, i praktycznie za każdym razem się tu wlatuje. To jest bardzo proste. Ale puścił gaza teraz. O, ale Aston się skasztanił. Widzicie, on sobie tak leży i on podczas spania najwięcej puszcza ten jego zwieraczek mały. Szlakby to. I teraz na koło. I to kurde, znowu się nie udało. The fuck? I... O, trzeba leciutko koło podnieść. Praktycznie zaraz przed odbiciem podnosi się koło i wtedy... I wtedy nas wybija prosto na ten dach. Także jak będziecie chcieli skrót na kolejny ten... Na kolejny zlot, to wiecie jak tutaj wjechać szybciej na parking, na sam szczyt. I trzeba troszeczkę koło wysoko podnieść. Ale zobaczcie, praktycznie za każdym razem się udaje. I tutaj jak przed samym skokiem podniesiemy koło, to też powinno wybijać. I wybija, zobaczcie. Tylko jeszcze nie ogarnąłem tego... O, już ogarnąłem. Ogarnąłem lądowanie. Także zobaczcie. Praktycznie za pierwszym razem wszystkie stanty wykonuję teraz tutaj, bez żadnej wywrotki. I teraz tu. Pyk. Okej, jesteśmy tu w tym miejscu. No i teraz tam, o już jakiś, aha, ktoś sobie śmigłowcem przyleciał. I już jestem tutaj. Czyli tutaj jak ktoś się skończy, to jest dobre w tym miejscu, nie? To śmigłowiec się nie liczy, ej.
Mówicie, żebym nową sesję zrobił, tak? Dla ekipy, żebyśmy mogli sobie pograć. Spoko. Zrobimy tak, że zrobimy sobie jakiś wyścig może z tanterski. O! Bo też chcę przetestować jedną rzecz. No i co pies? Kości szuka. Aston. Co tam pies? On, wiesz co, on jest bardzo zmęczony teraz. On jest jeszcze malutki i on jak sobie trochę pobiega, to już jest zmęczony mocno. I tam widzę, że osoby stantują. Zaraz tam podjadę i zobaczę, a jeszcze spróbuję, czy tu się da skoczyć. Wyskoczyć. Uwaga. Wow, myślę, że można by było wskoczyć, ale nie będzie to takie łatwe. I uwaga. I próbujemy stąd. Tutaj też można. Mi się już tu udało. Wow, wow, nawet... O, shit, przesadziłem trochę. Trzeba tak bardziej w prawo skręcić. No co jest, Asuka, serio? Ja nie wiem, ten motocykl coś słabo ląduje. Okej, i próbujemy tutaj. What? Co, spadochron? Co, spadochron, spadochron? Co to było? Przeżyłem! A i wygrałbym tą konkurencję na najwyższy spadek czy upadek z pojazdu. Co to było? Ale tutaj by było śmiesznie, gdybym zginął. No nic, to tam no, trzymaj się, miłego wieczoru i tam pamiętaj, uważaj, jak będziesz gdzieś tam jeździł jakieś hardkorowe traski, miej zawsze kask, zabezpieczaj się, wiesz, z kolegą sobie jeździ, żeby tam ci się nic nie stało. I na spokojnie, tak? Zaczynaj sobie powolutku i staraj się nie przesadzić z tymi kosztami, nie? Żeby też tam nie przesadzić z wydatkami na jakiś tam naprawdę dobry sprzęt. Trzymaj się, miłego wieczoru. No, dzięki. I dzięki nawzajem. Do zobaczyska, hej. No, hej. Dobra, dzwonimy do kolejnej osoby. Ja tu sobie wybiorę. A Stonek dosłownie patrzył się w moją stronę. Wy tego nie widzieliście na kamerce, bo on tak stał trochę przy drzwiach. Patrzył się w moją stronę i bang, takiego bąka puścił. Podniósł ogon, on tak jak skunks, nie? Jak rozmawiałem tutaj. W ogóle dziękuję też za donaty, które przyszły teraz. On tak stał, podniósł ogonek, tak i tak było słychać takie... I dosłownie, człowieku, jakby to był ten detektor smrodu, to by osiągnął jakiś, nie wiem, czerwony poziom, dosłownie. Była masakra. 15 osób. No to mamy. Gramy w Noc Kruka. Czekajcie, tylko wezmę wam, skopiuję link do channela tego. Szacun dla niego, Gothic zajebista gra. I piszemy u niego pozdrowienia. Mówi coś? Ten, to jest taki, jak to mówią... Overwatch. Pozdrowienia, pozdro od ludzka, co tam chcecie. Podoba mi się ta gra, tak samo jak Overwatch nie za bardzo. Bo te całe moce są po prostu... Ja go nie słyszę w ogóle. ...przesadzone. A jest. H1Z1. H1Z1 mam, grałem. Tylko grałbym, ale nie mam z kim. Okej. Okay. W sensie mógłbym z Admirosem, ale Admiros ani nie streamuje, ani nie live'uje. So. Here come that boy. Shit, what up? Adam coin 1 złotego, elo, witam i odpalam malucha RR, pozdrów. Pozdrawiam, dzięki za donate. O, i mam ten... Rajdo od Laka, Luka, nie wiem jak się czyta. Wybacz, że źle przeczytałem. Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam wszystkich twoich widzów i również ciebie. Dzięki. Pozdrawiam wzajemnie. Kto mu dał łapkę w dół? W Gothica gra, bez kitu. W Gothica, jak można dislajkować Gothica dwójki? Dwójkę. Przecież ja tu straciłem życie. Przed chwilą się cieszył, że miał 500 subów, a teraz nagle... I właśnie to jest fajne, bo tacy mali streamerzy, oni zawsze bardzo się cieszą z każdego nowego suba. I mam taką satysfakcję ogromną, nie? Z tego, że ktoś ma taką wielką radochę, tak jak kiedyś byliśmy u tych zagranicznych też streamerów. I oni w ogóle nawet nie potrafili przeczytać tego niku, nie? A i tak mieli taką radochę z tego, że coś tam się dzieje na tym czacie. Ja wiem, kiedyś też byłem mały i pamiętam to, że
nikt nie chciał mnie oglądać, że tam nic się nie działo przy tych wyświetleniach, no nic, nikt nie chciał tego oglądać. A gdzieś tam później zacząłem się pojawiać, no i też zrobiło mi się fajniej, prawda? Halo, dobry wieczór, z kim mam przyjemność? Lucek z tej strony. O, cześć, Damian, moderator. No, moderator kolejny. Halo, co tam słychać? Jak tam po świętach? Wszystko w porządku? Dzięki za mega donata dzisiaj. Nie musiałeś, naprawdę, głupio mi, że takiego dużego. I w ogóle za te donaty wcześniej. I miło cię słyszeć w ogóle, bo tak moderujesz tu i na Discordzie. Fajnie, dzięki wielkie za twój wkład. Nie, no naprawdę, nie ma problemu. Wiesz, jak mogę pomagać, to pomagam, a i tak, mam wrażenie, że sporo ludzi cię nie docenia tutaj. Gdzie mnie nie docenia? Na YouTube. Kto mnie nie docenia? Jak widzę, tam przestań. Tutaj zachowanie to... A jak poświęcać? Niektórzy, to mówię, niektórzy się zachowują tak, inni inaczej, no to jest normalne, no. Nie ma się co tam przejmować. Porozmawiać o motocyklach. O motocyklach to ja ci dużo nie powiem, bo ja tam się nie znam za bardzo. Ja tylko mam podjarkę, bo tam widziałem parę filmików na YouTubie i wiesz, ale wiesz co, powiem ci, że te wyścigi w Rack Race to jest coś fajnego, naprawdę, szacun wielki. Sam bym chciał w czymś takim uczestniczyć, nawet jako pasażer, to jest wow. Nie wyobrażam sobie w ogóle rozbijać się w jakimkolwiek samochodzie. Kurde, 20 kwietnia zapraszam do Popowa, koło Wronek. Przyjedź. No. No, ogólnie tam o tych motocyklach chciałem porozmawiać. Ostatnio tata z Francji tak trochę oburzony udało pewnie i mówi: Eryk, idź do garażu, nie? Patrzyła tam, kurde, nówka Rieju 50 cm. Trochę słabo, ale... O. Kurde, podjarka co jest... Co słabo? Nie? Dobre, dobre. No, supermoto to jest. Ja bym pojeździł takim. Aha, dowiesz się, że z chłopakiem gadasz, jakimś facetem, daj spokój. No to nie fajna sprawa. Ja się tu ścigam na wyścigach drag w GTA, ale to wiesz, to nie to samo co w Rec Race na Realu, daj spokój. Dobra, wygrałem wyścig. Dobra. Nie, zobaczę, ja wiem, ja kojarzę temat, to jest poważna sprawa. Dobra, kończ, bo zaraz mama ogarnie mój numer, a wiesz jakie mamy są. Jak mamy się zawezmą, to namierzą każdego. Daj spokój, ja tu nie chcę mieć mamy na głowie. Na razie, trzymaj się, hej. Dobra, na razie, pozdro. No, hej. Cholera, kurde, zaraz jakaś mama do mnie zadzwoni, pyta, co mi tutaj demoralizujesz syna? Że niby coś tam o motoryzacji, tak, znam te tematy. A potem się okaże, że to jednak nie motoryzacji. Że to nie o ten tłumik chodziło. Dobra, nieważne. A patrzcie, tu nie możemy tych Benego zainstalować. Nowy cheat, który pozwala zmieniać twoje staty i kompletnie zresetować twoją postać. Cholera! To ja nie gram na tym, na publikach. O masakra! Ej, Rockstar sobie chyba nigdy nie poradzi z tymi cheaterami. Gwarantuję wam to, to już jest za dużo. Makabra. Nie no, bez kitu. Ej, tutaj się jakiś zlot zrobił. F40, Adel. Tutaj Ratrod. Tu jest... zapomniałem. O, shit! Ktoś nasłał na mnie oprychów. O, nie fajnie. Tutaj ludzki się zbierają. Jeszcze chwilę pogram w GTA, ale już was nie będę męczył i... Bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli na streamie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście i miło spędziliście ten wieczór. Zapraszam was na kolejne. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej. I do zobaczenia. Pa, pa. Znaczy, was nie zobaczę, ale wy mnie zobaczycie. Cześć.